Ewangelia według Mojżesza, 8 grudnia. I doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz. A jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram i będziesz kamieniował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Księga Powtórzonego Prawa, 17 rozdział, 4 i 5 werset. W dzisiejszym świecie promocja flirtu, cudzołóstwa i rozwiązłości jest na porządku dziennym. Wystarczy włączyć dowolny program lub serial telewizyjny, aby tego doświadczyć. Nasze poczucie prawdy, uczciwości i wierności jest w ten sposób tłumione. Wydaje się nam, że to niewinna gra, która nie ma większego znaczenia, że to całkiem naturalne, że to nic takiego. W Biblii jednak niemoralność jest jednoznacznie i dobitnie potępiona. Cudzołóstwo nazwane zostało obrzydliwością. Niewierność to nie tylko czyn zabroniony moralnie, ale to głównie przekleństwo, prawdziwy koszmar. Godzi w najdelikatniejsze, najgłębsze i najbardziej wrażliwe relacje i je niszczy. Ten, kto zdradza, sam wpada w nieszczęście, ponieważ jego własna wewnętrzna spójność jest całkowicie rozbita. Robi krzywdę nie tylko sobie, ale także traktuje osobę, z którą grzeszy, przedmiotowo, jak narzędzie do zaspokajania zmysłowych żądz. Szacunek dla człowieka zostaje całkowicie utracony, a ludzie gubią poczucie własnej wartości. Ponadto głęboko rani to życiowego partnera, który został oszukany, wykpiony i zdradzony, nie wspominając o bólu i wstydzie, który muszą znosić dzieci i dalsza rodzina. Bóg naprawdę doskonale wie, dlaczego ostrzega nas przed tym złem. On pragnie tylko naszego dobra i szczęścia. Honoriusz Balzac, francuski powieściopisarz, napisał: miłość żywi się wyłącznie zaufaniem. Panie Boże, dziękuję Ci za uświadomienie mi, że wierność jest nie tylko słuszna, ale przede wszystkim wnosi do życia prawdziwą radość i szczęście. Amen.